Czy bardziej tradycyjny gmach nie byłby lepszą siedzibą takiej instytucji? Najgorszą rzeczą jest zrobić piękną architekturę, z której nikt nie korzysta, a z tego obiektu korzystają komplety. Odniesieniem dla mnie jest wiele rozmów, chociażby z historykami sztuki, którzy mówią, jeżeli robimy obiekt dla właśnie kultury, to musi być to porywająca architektura, bo ludzie nie do końca rozumieją współczesną sztukę. Za to, jak jest fascynujący budynek, to oni do niego przyjdą choćby dla budynku, a tam się przekonają, jak fajna jest ta kultura, która jest w środku. To, że obiekt do tego jakby no, tak dalece zafascynował, że zdobył najwyższe laury architektoniczne tamtego czasu, no, w moim przekonaniu także wydźwignęło rozpoznawalność Szczecina jako miasta na mapie Europy. Ciężko by było powiedzieć, że zwyklejsza architektura to jest ten ślad, o którym trzeba by było mówić. Nie, to chyba nie jest dobry pomysł.